Tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com um, Imperialny Porter Bałtycki. Żywieckie piwo rzemieślnicze. Browar Wawrzyniec. Um, powiem Wam, gdzie to kupiłem. Otóż yy, w... na stacji paliw BP na autostradzie a4 w kierunku Wrocław Kraków, gdzieś tam na Górnym Śląsku, chyba w Katowicach. Eee, bo proszę, ja was jechałem na Łemkowynę, nie? No i patrzę, imperialny, porter bałtycki, tu nie widać ekstraktu, jest 24, 24. Bardzo ładna ety etykieta. Ja zresztą to piwo miałem okazję próbować na KPRze. Bo, bo mówię, o ciekawiło mnie nie znam. Spróbowałem, było bardzo dobre, było bardzo dobre. No, i od tej chwili myślałem, że trzeba tego piwa spróbować. Więc, jak je zobaczyłem, cena była chyba coś tam. 10 z hakiem czy 11 z hakiem, jak na imperialny porter bałtycki, to jest nawet, powiem wam, uczciwa cena. Nie wiem, jak tam, czy, czy na przykład pilsy, bo, bo tam były też jakieś takie lżejsze piwa z tego browaru, czy one były podobnie wycenione, czy one były tańsze. Nie wiem, ale 11 zł za imperialny porter bałtycki to jest moim zdaniem uczciwa cena, a jak na stacji benzynowej, no to już w ogóle na okazja, nie? No, i teraz tak. E, browar Wawrzyniec. E, browar Wawrzyniec, no, ja nie wiem dlaczego. Może mi wytłumaczycie tam w komentarzach, ale są jakieś mocne inklinacje tamtej żywieczczyzny do tego Wawrzyńca. Nie wiem, czy on tam jest jakimś patronem, czy co. Z, z czego to, to wnoszę? Z biegu Chudy Wawrzyniec, który jest rozgrywany właśnie w Beskidzie Żywieckim w sierpniu. No Notabene chciałbym tam wystartować. E, i tutaj browar Wawrzyniec z Żywca, przypadek? Nie sądzę. Także tam musi coś być z tym Wawrzyńcem. Eee, z drugiej strony, tu jest żywieckie piwo rzemieślnicze, a producent się nazywa Ważone na zlecenie Żywiecka Wytwórnia Piwa. Powiem Wam szczerze, że jakbym pracował w grupie Żywiec, to nie wiem, czy bym tutaj... Co prawda, taki producent to tylko czeka na coś takiego, nie? No bo wtedy zmienia sobie nazwę na... Wawrzyniec, wytwórnia piwa, a i tak będzie w żywcu zarejestrowana firma, ale robi się szum, że tu wielki koncert prześladuje na browar rzemieślniczy, kraftowy, robi się z tego jakby kontraktowy, kontraktowy, do tego zaraz dojdziemy, robi się z tego, robi się z tego szum, nie? który może być korzystny dla takiego browaru Wawrzyniec. Nie? Ale w każdym razie, gdybym był w tym grupie żywiec, to nie wiem, czy bym się nie zainteresował, że tu się podszywają, nie? Dalej. Cieka ciekawa jest data przydatności. Najlepiej spożyć przed 31, 12, 99. I to jest o tyle dziwne, że zasadniczo to browar, jeżeli piwo ma ponad 10%, a ono ma 10,3%, nie musi podawać terminu przydatności. No ale podawać do 2099 roku. Wygląda to trochę jak błąd w druku, nie? No nie wiem, nie wiem czy tędy droga, nie? Um, imperialny porter bałtycki. Ciemne, mocne piwo o ekstrakcie startowym 24 stopni w skali Balinga. 24 stopnie w skali Balinga. Wyraziste. A, a, poczekajcie, o ekstrakcie 24. Dobra, 24 stopni w skali Balinga. Jest dobrze. Wyrazista o niebanalnej kompozycji smaków i aromatów pochodzących ze specjalnie wybranych słodów karmelowych palonych na mocnej słodowej podbudowie. Wybranych słodów karmelowych przecinek palonych i chyba znowu powinien być przecinek na mocnej słodowej podbudowie. Ehm. Mamy tutaj znacznik, że temperatura między tak trochę powyżej 10, ale poniżej 12. Myślę, że spokojnie można wyżej. Mamy tutaj taki prawda ten, że X-ów jest max, słodów jest kłosów jest 5. Przepraszam, 4 na 5, a chmielu jest 4 na 5. No, znaczy inaczej. W ogóle bardzo mi się podoba to opakowanie. Yy, I cała w ogóle seria tych wszystkich piw tego wawrzyńca. Yy. Wawrzyniec, co mi się jeszcze kojarzy w ogóle z tym? Eee, Wawrzyniec. Znaczy, e, Pruski, Pruski. Wawrzyniec, Pruski. Polski dziedzic. Eee, podoba mi się opakowanie. Nie podoba mi się. Jedyna rzecz, która mi się tu nie podoba, nie podoba mi się to, że nie jest napisane, gdzie jest ważone na zlecenie. Z tego, co ja pamiętam, eee, gdzieś kogoś tam pytałem, gdzie ten Wawrzyniec waży. I usłyszałem, że w Bielawskiej Wytwórni Napojów, czyli w Browarze Wielka Soba. Ale czy tak jest nadal? I czy tak jest w istocie? To ja tego nie wiem. To jest taka plotka, którą jakby słyszałem. Nie? Więc no, zakładamy, że tam waży. Nie? Dobra, bo nie mam otwieracza. No to spróbujmy. Kapsel firmowy z logo, nie wiem, czy to jest herb żywca, chyba nie, to jest raczej taki herb wawrzyńca, e, czyli mamy taką kać, mamy tutaj, prawda, kłosy, mamy szyszki, no i taki jakby zamek, e, no i wodę, nie? Gdyby przyjąć, że te krzyżyki to są drożdże, no to mamy prawie cały skład, nie? Jest woda, chmiel, słód i w postaci krzyżyków drożdże. E, E, piwo jest... No co, nie ma informacji o tym, czy jest pasteryzowane, czy nie jest? Jest, niefiltrowane, pasteryzowane, dobra. Mm. No, od razu czuć, że to jest porter bałtycki <laughs> i od razu czuć, że jest bogato, jest słodki, ciężki. Ale nie palony, nie kawowy, tylko właśnie taki czekoladowy, z takimi nutami ciasta, spodu od ciasta, czyli melanoidyny. Bardzo przyjemny. Trochę może nawet idący w takiego takie ciasto typu, ja wiem, nie wiem, czy aż brownie, ale na pewno jakiś taki murzynek, nie? No, piana niezbyt obfita. Takiego beżowego koloru. Takie lekkie nuty wiśniowe. No, pachnie bardzo dobrze. Pachnie bardzo dobrze. Spróbujmy. Wow. Bardzo dobrze wyleżakowany porter bałtycki. 10% alkoholu, 10,3% niewyczuwalne. Bardzo taki gładki i łagodny. Też widzicie, ta piana się nie zrobiła, bo jest dosyć nisko wysycony. To akurat na plus. Czekoladowy, z takim posmakiem nut melanoidynowych, taki przypieczony spód od ciasta, czy, przypieczony, czy przy, przypieczony wierzch tego murzynka. Dobra, trochę rozgrzewa ten alkohol w przełyk. No, ale będę się upierał, że jest super wyleżakowane. To, jest, to nie jest piwo ostre. To nie jest piwo, jakby, jak to powiedzieć, nieułożone. To nie jest piwo za młode. Ono jest rzeczywiście dobrze wyleżakowane. Tak Obstawiam tak minimum pół roku leżakowania. Jeśli mniej, to brawa dla browaru. Jest Barwa jest ciemnobrunatna, a nie czarna. Czyli znowu, nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z porterem bałtyckim. To jest na duży plus. A z drugiej strony, nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z takim podrasowanym porterem bałtyckim. Hmm. Przy czym często te podrasowane wersje już są bliskie RISO, to tutaj nie. Tutaj cały czas jest to porter bałtycki. Porter bałtycki z hmm, właśnie tą minutami melanoidynowymi, czekoladowymi trochę powidła śliwkowe albo taki piernik, wiecie, przekładany powidłami śliwkowymi, nie? Robi się takie coś na święta chyba Bożego Narodzenia, nie? Nie takie pierniczki, wiecie, z korzennymi przyprawami, te twarde, tylko ten taki piernik, ciasto i przełożony właśnie powidłami śliwkowymi albo konfiturą jakąś wiśniową, takie klimaty. Bardzo dobrze ułożony, bardzo ym, klasyczny, jednak klasyczny porter bałtycki. To, jest, to nie jest jakiś dziwolą, to nie jest jakaś wariacja na temat. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobry porter bałtycki w troszeczkę mocniejszej wersji, ale jak na to, że on ma podniesioną tą wersję, to ani nie zamula tymi dwo, dodatkowymi dwoma stopniami Plato czy dambalinga ani nie grzeje za bardzo czy nie pali rury alkoholem nie to wszystko jest tutaj bardzo dobrze wyleżakowane no yy... Jakby tu dać jeszcze jakiś barrel aging, to już by było naprawdę grubo, chociaż, chociaż, yy, prawdopodobnie wtedy by on się wydał trochę za cienki, bo on nie ma dużo ciała. Paradoksalnie on nie ma dużo ciała, on jest dobrze odfermentowany, tak jakby to powiedzieli angielscy sędziowie czy amerykańscy proper attenuated, tak? Jest prawidłowo odfermentowany dość głęboko. Yy, i znowu, mógłby wyjść alkohol na wierzch, ale nie wychodzi, bo jest bardzo dobrze wyleżakowany, tak? Fermentacja też musiała być dobrze poprowadzona. Oczywiście troszkę grzeje, ale to jest przyjemny sposób, tak? To nie jest, to nie jest tak, że to są jakieś wysokie alkohole, czy to jakieś pali rurę, czy coś takiego. Nic z tych rzeczy. No, prawdopodobnie to jest najlepsze piwo, jakie można kupić na bipi. Po prostu sztos z bipi. E, czy on jest we wszystkich stacjach BP? To ja nie wiem. Czy tylko lokalnie ktoś tam miał taką fantazję, nie? E, natomiast to nie była ta z tych z takich stacji, bo wiecie, BP ma stacje e, te takie swoje i ma te franczyzowe, gdzie tam e, nie ma tych ich kurde kawy, nie ma ten, tylko jest szyld, nie? a tak naprawdę tam jakiś Januszek se, kurczę, robi po swojemu, nie? Swój ma ekspres, swoje te kanapki, to w ogóle jest nie trzyma standardów, nie? Więc to nie był taki Januszek. To był, to był rzeczywiście, wyglądało mi to na taką prawidłową, prawilną stację BP, więc jeżeli by to było na każdym BP, tym sieciowym, to, kurka, powiem wam, że Warto się przejść, czy, czy warto zatankować, przy okazji zaopatrzyć się, bo to jest naprawdę piękny sztos i za 11 złotych na stacji, to, to, to y, zwrot, czy, czy to, co dostajecie za te pieniądze, e, jest niesamowity, nie? Bo tam chyba zwykłe piwa kosztują po 8 zł, nie? Nie, nie wiem, ile tam. To, to koncerniaki chyba kosztują po 4-5 zł, nie? Krafty po, po 8-9, nie? Takie już zwykłe. Jakiś tam atak mielu czy coś, nie? Chyba eee... atak mielu to chyba już jest normalna cena, 8, 9. No może nie, nie wiem. W każdym razie 11 zł za, za to piwo to jest naprawdę dobry deal. Dobry deal. Eee... Także jak zobaczycie, imperialny porter z Wawrzyńca, to naprawdę warto. Daje. Eee... Dużo więcej niż można by oczekiwać. Znaczy, ja wiedziałem, czego może go oczekiwać. To nie jest dla mnie zaskoczenie, tak? To znaczy, ja mówię, jak go próbowałem na kaperze, byłem w szoku, nie. Kto im to waży, nie? No i wtedy padło, że właśnie, że ten browar bielawska wytwórnia, czyli wielka Sowa. Czy to jest prawda? Nie wiem. Jeżeli ktoś ma jakieś insajderskie informacje, to oczywiście piszcie w komentarzach, ale jest to naprawdę sztos z BP. bez wątpienia. Piękne piwo, pięknie wyleżakowane, e, bardzo, bardzo, bardzo klasyczne, a jednocześnie rzeczywiście sztos. Bez, bez wydziwień, ale, ale naprawdę solidna robota. No i ładnie wygląda. E, także no, miejmy nadzieję, że ten poziom się utrzyma. Przy czym mówię, ja to piwo próbowałem gdzieś w grudniu zeszłego roku czyli zakładam, że to nie jest ta sama warka, tylko już jakaś kolejna. Nadal trzyma poziom. A zatem... Eee, to chyba było w Katowicach, to BP. <grych> Ale może nie. Eee, na no się na Górnym Śląsku na pewno. Wasze zdrowie.